Hej mi się! Jak widzicie, dzisiaj mam unboxing do pokazania. Chciałam wam pokazać, jak wygląda w środku i co w ogóle się w tym znajduje. Wczoraj w części naszego ulubionego skrytobójcy, czyli Assassin's Creed Black Flag. To jest, jak widzicie, Skull Edition. Nie wiem, czy widzieliście, jest bardzo fajna kolekcjonerka do tej czwartej części Assassin. Otwórz się, kurde. Tak sobie jak zwykle w użyciu. Jest świetna figurka, w której... świetna kolekcjonerka, w której jest fajna figurka. O, to wam chciałam powiedzieć. Otwórz się. Wiecie co, będę musiała jakieś zainwestować w scyzoryk. Jest. A w tej specjalnej Skull Edition... Teraz zobaczycie, co tam w środku jest. Jakie lubię odpakowywać. O Boże, jeszcze jedna folia. Come on! Powiem wam, że jestem strasznie najarana. Dobra, jestem strasznie podekscytowana, to jest o wiele ładniejsze słowo. Tą czwartą częścią przygód naszego kochanego asasyna, ponieważ to są pirackie przygody. Jestem bardzo, bardzo, bardzo w stronę piratów. Może nie w typowo takiej, wiecie, piratów... O, co ja z tym zrobić? Szu. Piratów, ale takich komputerowych, ale takich, no wiecie, starych piratów, o których się, kurde, czyta w książkach, ich wielkie przygody i wszystko, no, Ubisoft, co to ma być? Jakaś ładna koperta. Edward Cave, czyli nasz główny bohater. I w środku znajdziemy, jaka fajna koperta gruba. Śliczne. To są pocztówki, czy co to ma być, nie mam pojęcia, ale są bardzo, bardzo ładne. Co, kochani? Litografię mi mąż podpowiada. Widzicie, jak ja mam kochanego, mądrego męża? Mówi, że to są litografie, nie wiem, co to jest. To jest w każdym razie, to ja bym to nazwała pocztówkami, ale są bardzo ładnie, fajnie wykonane. Takim grubym, bardzo fajnym dotyku papierze, tak są jak ta koperta. Z logiem asasyńskim, w którym w tym razem widnieje czacha. Czyli tak, mamy steelbooka, w którym jest wszystko. Mamy kopertę. Mamy... soundtrack mamy. No. Kto pisał muzykę do tego? Brian Tyler. No jakiś no name dla mnie. Niestety nie znam, kula się. Jaka ładna płyta. A, jak widzę tu wszystkie motywy, wiecie co, morskie i w ogóle podróżnicze i takie pirackie, zakrętowe i w ogóle wszystkie, to jestem po prostu nakręcona to, żeby grać. Tego nie wyjmę, to muszę obrócić niestety. Czy mamy prześliczny artbook? Tak. Tadadam! A, fajny. W tonacji oczywiście czarno-srebrny utrzymany. Śliczny jest narwuk. 8 rozdziałów, jak widzicie. O, jakieś ładne arty. Ej, co to jest? A tu nie będzie. Nie chcę takich, to chcę pirackie. O, właśnie. Ale ma nam to. Sprzączkę, proszę. Cokolwiek. No i ten nowy Assassin też jest, wiecie co, jest bardzo fajny. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, przyznaję. Czarnobrody. Czy on ma ląty na brodzie? Oczywiście ma podpalone, czyli wszystko się zgadza. I pirackość! Ulala, jaka lady! Dobra, może nie lady, piratka. Fajną ma koszulkę, ładny tatuaż. Wszystko ma ładnie. A, jak mi się to poda. Dobra, to sobie zostawię można później, żeby się ponacieszyć tym. I... chodź tu, bo mi to zaraz się wszystko wywali. O. I oczywiście... oczywiście główny programu, czyli sama gra. Nieprzeznaczone do sprzeda osobną. O, jak ładnie wam się udało to napisać. Z literówką. Ta edycja wymusowa zawiera tą wersję gry, zawartość ekskluzywną dla wersji PlayStation 3, 60 minut dodatkowej rozgrywki. Sublime. Czemu by nie? To nie była ta laska z Assassin's Creed Liberation na Vita czasami. Czy ja źle pamiętam?
Pachnie? Pachnie pomidorami, nie wiem dlaczego. Mam jakiś skopany we. W środku mamy tak, czekajcie, co ja wam mogę pokazać? Paszport. To może tak, on wygląda tutaj tak. O, jest nasz Edward z przodu. A w środku wygląda tak. I są oczywiście tam screeny z gry pokazane. Mogę zrobić to. I później możemy odblokowywać dodatkową zawartość w grze. Jest kod też podany, więc tego wam... Kurde, wszystko muszę zasłaniać, no. A że to w środku nie wygląda, to wam pokażę tak. Tadam! Widzicie, są kolejne jakieś ładnie pokazane materiały. Nie postarałeś się nawet w tym wydaniu. No nie było aż tak strasznie drogi niż ta... niż ta podstawowa wersja. Co to jest? A, jakiś kolejny kod. Nic ważnego. No i oczywiście instrukcja obsługi. Kolorowa ma okładkę, to można nazwać okładką? Można. Pierwszą i ostatnią stronę, reszta jest oczywiście czarno-biała. Dobra, nie będę narzekać, że nie jest kolorowa książeczka, bo jest tyle innego kolorowego dobra w tej edycji. Bardzo fajnie wygląda, mój kumpel sobie kupił, kurde, mam kolekcjonerkę z figurką i ta figurka, jak widziałam zdjęcie, to jest wow, fajna bardzo. Ale to też jest niczego sobie wersja, prawda? Więc mój mąż był jedną z tych osób, które się nie mogły doczekać podstawowej wersji, więc jak mógł, to skoczył i oczywiście nabył wersję na PlayStation. Nic, a nic mu nie będę wygadować, bo też się nie mogłam doczekać. Ojejku, wiecie co? Piracko się tutaj wzywa. Więc życzę wam miłego grania, jeżeli również macie. A jeżeli jeszcze nie, to mam nadzieję, że niedługo się doczekacie. O, miło, że obejrzeliście mi się do następnego razu.